Pan Jerzy Zyskowski. Bardzo dziękuję, witam Państwa. To zaproszenie z Muzeum Literatury do tej debaty, do tego wystąpienia sprowokowało mnie, co uświadomiłem sobie dzisiaj rano dopiero, do napisania tekstu, do przygotowania tekstu w gatunku nieco anachronicznym, a ten gatunek to manifest literacki ze wszystkimi zaletami i wadami tego gatunku. O zaletach nie będę mówił już czasem, bo może nie uda mi się ich spełnić. Wady są oczywiste, przynajmniej dwie, mianowicie wyostrzenie tez tak bardzo jak się da, proszę wziąć na to poprawkę, i pewnego typu gołosłowność. Nie pamiętam manifestu literackiego, który byłby rzetelnie zaopatrzony w egzemplifikację swoich tez. To, co nazywam gołosłownością, ma zresztą pewne uzasadnienie, chyba głębsze, być może będzie okazja to powiedzieć. Na początek jeszcze, żeby uniknąć takich nieporozumień, żebyśmy się nie spierali o rzeczy nieistotne, powiem, że słowo metafizyka, które pada w tytule, jest oczywiście użyte w sposób, który akademickich filozofów bądź miłośników filozofii akademickiej ma prawo rozsierdzić. Nie będę mianowicie bronił filozofii pierwszej Arystotelesa, nie będę się odwoływał do tradycji świętego Tomasza z Akwinu, nic z tych rzeczy. Używam słowa metafizyka, jeśli mam pokazać tradycję, o którą mi chodzi, to muszę odwołać się do takich niezbyt porządnie myślących, w każdym razie nie akademicko, ludzi jak teoretycy symbolizmu, jak Wasili Kandyński, wielki malarz, to jest teoretyk abstrakcji niegeometrycznej, jak wreszcie zwłaszcza Stanisław Ignacy Witkiewicz, który, jak Państwo na pewno pamiętają, mówił o potrzebie przeżyć metafizycznych, czyli o potrzebie doświadczania dziwności istnienia. Innymi słowy, ta obrona metafizyki, ta obrona stanów, które w zależności od tego, jaki dyskurs jest nam najbliższy, może być utożsamiony bądź z jakimś przeżyciem mistycznym, związanym bądź niezwiązanym z systemem religijnym, może być utożsamiony z doświadczeniem prześwitu czy wyobcowania w takim sensie, w jakim się te pojęcia pojawiają w filozofii egzystencjalnej. Ponieważ mój zamiar jest polemiczny, to pozwolę sobie najpierw przedstawić, przeciwko czemu to wszystko, co chcę powiedzieć, będzie powiedziane. I muszę niestety zacząć, choć postaram się mówić o tym bardzo krótko, o pewnej specyficznej sytuacji społeczno-politycznej, w jakiej się spotykamy. Ponieważ to właśnie tej określonej sytuacji społeczno-politycznej toczy się dość niemrawo, jak sądzę, w Polsce życie literackie. Otóż, jak wiadomo, z grubsza biorąc, to jest taka teza właściwie, obawiam się, dość banalna, społeczeństwo daje się dzisiaj podzielić na trzy obozy. O tym trzecim nie będę mówił, bo on nie ma praktycznie wpływu na życie medialne, a to media właśnie wyznaczają rytm życia literackiego, mają na nie wpływ. Ten trzeci obóz to taka milcząca większość, która temu, co się generalnie dzieje w życiu publicznym, przygląda się z rosnącą rezerwą. Natomiast media bardzo wyraźnie, to zarówno elektroniczne, jak i papierowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, są treścią obraz świata, w którym ścierają się dwa obozy. Jeden obóz, mówiąc najogólniej, jest obozem, tak, w którym da się wydzielić pewnie takie dwie podgrupy, czyli takie środowiska konserwatywne i z drugiej strony środowiska narodowe, w takim znaczeniu, że odwołujące się do takich postępiackich wizji świata. I z drugiej strony jest taki obóz, który jest też dziwaczną, między rzeczy, konstelacją. Z jednej strony środowisk, które odwołują się do w swoim sposobie myślenia o świecie, do tradycji myśli liberalnej, bądź liberalno-konserwatywnej, nawiasem mówiąc. I do tego jest jeszcze konstelacja takich ludzi, którzy dla których ważna jest tradycja lewicowa, nietotalitarna, to jest taka młoda lewica, pozbawiona, jak się wydaje, reprezentacji parlamentarnej, reprezentacji partyjnej w tej chwili. Część tych ludzi przyciągnęły kluby krytyki politycznej. I to środowisko, jak się wydaje, ma dość duży wpływ, nieporównanie większy, niż by to wynikało z liczb, na mody intelektualne, które w mediach się pojawiają. Jeszcze bardzo mi zależy na tym, żeby w tym opisie było słychać, że staram się trzymać w
w miarę równą odległość do wszystkich opisanych zjawisk, proszę nie doczytywać się tutaj jakiejś niewczesnej krytyki politycznej, małymi literami oczywiście tylko, bo opisuję tylko tło, które wydaje się ważne. Ważne wydaje się dlatego, że te dwa obozowiska, to konserwatywno-narodowe i to, nazwijmy to, lewicowo-liberalne, mam nadzieję, że słychać, że obydwie te nazwy są paradoksalne z punktu widzenia politologii, spięły się w konflikcie tak silnym, że on tym napięciem tego konfliktu podporządkowuje sobie kolejne niezwiązane bezpośrednio z życiem politycznym sfery i podporządkowały sobie te dwa obozy także życie literackie. Dowód. Istnieją na przykład dwie nagrody literackie, które są wzajemnie kontestowane. Ten obóz lewicowy, oczywiście słowo lewica, prawica używam tak, jak jest używane to słowo potocznie. Diabli wiedzą, czy to, co się za tym kryje, czy jest sens tak to definiować, ale to tak, ta tak zwana lewica ma nagrodę Nike, tak zwana prawica ma nagrodę imienia Mackiewicza. Są wyraźnie odrębne kanony kulturowe, kanony literackie. Lewica ma Miłosza Szymborską i Herberta, pomimo jego później publicystyki. Prawica ma Józefa Mackiewicza, a Miłoszowi Szymborski chce ten obóz pamiętać wyłącznie teksty, które wyświadczyły o ich, w przypadku Szymborski realnym, a w przypadku Miłosza chyba jednak mało realnym poparciu dla stalinizmu. Mają tu także te dwa obozowiska rozmaitych swoich faworytów, jeśli chodzi o pisarzy działających obecnie. Ja oczywiście pamiętam, że pani Wisława Szymborska, chwała Bogu, pisze dalej, ale chodzi mi nie o pokolenie mistrzów, tylko o takich pisarzy bieżących, którzy książki są dyskutowane. Lewica ma spory kłopot z Jarosławem Markiem Rutkiewiczem, bo nie kwestionuje, że to wielki poeta nawet Nike dostał, ale ma wyraźny kłopot z jego publicystyką. Ma ze znacznie młodsze, powiedzmy, Dorotę Masłowską. Prawica ma z kolei, no właśnie, Jarosława Markia Rutkiewicza głównie ze względu na jego publicystykę bieżącą. Ma Waldemara Łysiaka na przykład, ma Józefa Mackiewicza, ma, jeśli chodzi o młodych, na przykład Rafała Ziemkiewicza. Jak się przyjrzeć tym dwóm obozom i spojrzeć właśnie nie z punktu widzenia idei politycznych, do których przywiązanie jest deklarowane po obu stronach, ale przyjrzeć się, czego oczekują te dwa obozy od literatury, to wtedy okazuje się, że ich oczekiwania są w gruncie rzeczy paradoksalnie dość podobne tak naprawdę. Znaczy za każdym razem literatura wydaje się instrumentem do tworzenia pewnej społecznej narracji, instrumentem, który podsuwa czytelnikom siatkę pojęć potrzebną do rozumienia tego, co się dzieje w świecie społecznym. W tej zadziwiająco podobnej perspektywie, przy wszystkich różnicach, pisarze są w gruncie rzeczy w jakiejś mierze inżynierami ludzkich dusz, którzy mają albo wesprzeć naród i katolicyzm w walce z miastami Zachodu, to jest oczywiście wersja prawicowa, albo bronić ofiar dyskryminacji, a za te dyskryminacje odpowiedzialne są tradycjonalistyczne obyczaje oraz Kościół katolicki, to jest oczywiście wersja lewicowa. Wspomniałem o tym, że te dwa obozy, w tym przypadku już obozy w gruncie rzeczy jakoś tam literackie, podobnie myślące, mają, no właśnie, ten analogiczny sposób dosyć instrumentalnego traktowania literatury. Przyjrzę się teraz bliżej zapleczu myślowemu tej lewej strony, bo prawdę mówiąc wydaje mi się ono ciekawsze, mniej prostodusznie. Otóż wydaje mi się, że można by takiego modelowego, a też i wygodnego dla mnie, prawdę mówiąc, przeciwnika, skonstruować mniej więcej tak, za pomocą takich oto twierdzeń. Twierdzi się zatem tutaj, w tym tak zwanym lewicowym sposobie myślenia o literaturze, że po pierwsze, to jest założenie bardzo mocne, żadna wypowiedź o świecie nie pozostaje bez związku z warunkami społeczno-ekonomicznymi, które ukształtowały podmiot mówiący. Przepraszam, zapytam, czy Państwo jeszcze nie przerwali, czy ja nie zauważyłem? Dobrze. Po drugie, to mnie uspokaja, bo tak sobie wydawałem się, że mogłem przeoczyć coś. Więc to jest
jakby teza pierwsza, teza wyjściowa. Żadna wypowiedź o świecie nie pozostaje bez związku z warunkami społeczno-ekonomicznymi, które ukształtowały pogląd mówiący. W związku z tym nie jest możliwe, nie jest sensowne pytanie o to, jak się ma tekst do rzeczywistości, prawdy obiektywnej, stanu faktycznego, bowiem ta rzeczywistość, ten stan faktyczny, ta prawda obiektywna w najlepszym razie ma coś w rodzaju, ma charakter czegoś w rodzaju rzeczy w samej w sobie, którą można postulować, ale do której nie można dotrzeć, bo kiedy do niej docieramy, to już docieramy za pomocą narzędzi ukształtowanych, jako się rzekło, przez warunki społeczno-ekonomiczne, w których się wychowaliśmy. A zatem nie ma co pytać o relację tekstu do prawdy, jest sens pytać o to, jak się ma tekst do stosunków sił, do tego, co Michel Foucault nazywał mikrofizyką władzy. Dalej, z tego punktu widzenia teksty mogą być bez trzeciej strony, albo bez trzeciego wyjścia, albo konformistyczne, to znaczy utrwalające stosunki sił, utrwalające narrację dominującą obecnie, albo mogą być nonkonformistyczne, uderzające w tę narrację. I tak na przykład w tym sposobie myślenia. Teksty kultury masowej, ponieważ utrwalają postawy nawykowe, więc są oczywiście konformistyczne. One, niezależnie od intencji autorów, utrwalają narrację dominującą. Taki sam charakter mają wszelkie teksty niezaangażowane. Parnasistowskie, jak się kiedyś powiedział. Taki sam charakter mają wszystkie utwory, które odwołują się do tradycyjnych form literackich, chyba że poddają te tradycyjne formy literackie dekonstrukcji. I to charakterystyczne, nawet jeżeli jest to wyłącznie gra literacka, to ta gra literacka w tym sposobie myślenia ma wymowę polityczną, ponieważ uderza właśnie w narrację dominującą, uderza w dominujący dyskurs. Ponieważ, jak z tego widać, podejmując wszelką tak naprawdę aktywność życiową, niekoniecznie pisząc tylko, możemy być, no właśnie, albo konformistami, którzy współtworzą społeczeństwo opresyjne, albo możemy być kontestatorami, którzy się na tę opresywność społeczeństwa nie godzą. To społeczeństwo opresyjne, które możemy wspierać lub je kontestować, widzi się w dwóch wariantach, albo w wariancie takim tradycjonalistyczno-katolickim, albo w wariancie takim korporacyjno-liberalnym. Jeden i drugi jest oczywiście ufundowany na patriarchacie. A jeśli stajemy się kontestatorami, no to w zależności od tego, która opresja bardziej nas boli, jaka opresja bardziej nas boli, możemy być kontestatorami w wariancie feministycznym, lesbijsko-gejowskim, ekologicznym, proletariackim lub wszelkim innym. Ale jak bardzo to jest popularny sposób myślenia, dowodzi fakt, że środowiska prawicowe, czując dobrze, że to jest, przepraszam, modne, że to jest chwytliwe, że my wszyscy w gruncie rzeczy jesteśmy otwarci na taki sposób argumentacji, przejęły, i zresztą zmieniając trochę sens tego określenia, przejęły z zachodu termin rewolucja konserwatywna. Znaczy, próbuje się przedstawić, że oto narracją dominującą jest wprost przeciwnie, nie tradycjonalny katolicyzm, ale właśnie jakiś taki lewicowo-liberalny dyskurs na temat konieczności wyzwolenia wszystkich ze wszystkiego. I prawdziwym rewolucjonistą jest kontestator, który będzie opowiadał się po stronie tradycji, konserwatyzmu i konserwatywnie rozumianego katolicyzmu.